Przechodzimy teraz do kolejnego materiału i w tym momencie przenosimy się do siedziby terenowego klubu Olimpijczyka w Wysocku. Tam bowiem wczoraj odbyło się spotkanie z olimpijką z Londynu Katarzyną Pawłowską. Organizacja spotkania z wywodzącą się z przygodzic Katarzyną Pawłowską była znakomitym pomysłem działaczy terenowego klubu Olimpijczyka. We wtorkowe popołudnie do siedziby klubu zawitało wielu jego członków, dla których spotkanie z tą właśnie zawodniczką było dużym wydarzeniem. 23-letnia olimpijka z Londynu z chęcią przyjęła zaproszenie wystosowane przez prezesa klubu Mieczysława Knychałę. Dla mnie bardzo miło, że mogłam tutaj spotkać się z ludźmi, troszkę poopowiadać i jak to jest o tym w naszym światku kolarskim. No oczywiście bardzo pozytywnie. Bardzo się cieszę, że ludzie chcą się ze mną spotykać. Bardzo się z tego cieszymy. My próbowaliśmy nawet wyjechać do Londynu, no za późno się za to zabraliśmy. Nam nie doszło, ale następnym razem na pewno się wybierzemy. Cieszymy się bardzo. Byliśmy przed startem Kasi w kontakcie z jej rodzicami, sąsiadami. Daliśmy nawet do jej domu i do Gminnego Ośrodka Kultury Przewodnictwa flagi olimpijskie, gdzie te flagi przez okres startu Kasi wisiały. Także cieszymy się, jest to nasz na pewno ostatni kontakt z Kasią. No, życzymy jej wszystkiego najlepszego. Dla Katarzyny Pawłowskiej występ w niedawno zakończonych Igrzyskach Olimpijskich w Londynie był debiutem w tej najważniejszej sportowej imprezie na świecie. 23-letnia zawodniczka była jedyną przedstawicielką naszego kraju w wyścigu szosowym. Spisała się znakomicie, potwierdzając swoje duże możliwości. W końcowej klasyfikacji uplasowała się bowiem na wysokim 11. miejscu. Wynik jest dobry, aczkolwiek jak każdy sportowiec mam pewien niedosyt, bo wiem, że gdzieś tam był jakiś błąd, wiem, że mogło być lepiej, ale może w przyszłości będę miała okazję się poprawić. W siedzibie terenowego klubu Olimpijczyka Katarzyna Pawłowska gościła w towarzystwie wiceprezesa Polskiego Związku Kolarskiego Lucjusza Wasilewskiego. Tak jak można było się spodziewać, członkowie klubu zasypali wtorkowych gości najróżniejszymi pytaniami, które dotyczyły nie tylko igrzysk w Londynie. Sporo czasu poświęcono także na rozmowę o kolarskich początkach Katarzyny Pawłowskiej. 23-letnia zawodniczka opowiadała także o wywalczonym w kwietniu tytule mistrzyni świata w kolarstwie torowym. Niektóre badania mnie zaskoczyły. Chyba takie najbardziej dla mnie zaskakujące było pytanie o finanse, bo no przyznam się, że nie lubię o tym rozmawiać. Kasia jest tu popularną zawodniczką. Ja biorę udział w wyścigu kolarskim organizowanym przez prezesa Lucjusza Wasilewskiego. Pamiętam, jak Kasia jeździła w tym wyścigu juniorów młodszych tu po ziemi kaliskiej. No tematów dzisiaj bardzo dużo poruszono. No, cieszymy się, że mamy taką wreszcie zawodniczkę z naszego tu regionu, z terenu. No, będziemy się z tego cieszyli, że zostanie jeszcze mistrzynią olimpijską. Wczoraj w Wysocku obecni byli także przedstawiciele macierzystego klubu Kasi Szperka-Antonin. Wręczyli swojej wychowance list gratulacyjny. Nie zabrakło także pięknego bukietu kwiatów oraz nagrody pieniężnej.